wielokrotnie powiedziałem o polskim, pruskim systemie edukacji. Dlaczego pruski? Ten system jest żywcem zerżnięty z XVIII-wiecznych Prus. To właśnie Prusy wpadli na pomysł, aby wprowadzić tak rygorystyczny i wycieńczający system kształcenia. Jego zadaniem nie jest edukacja młodego człowieka. To nie konieczność walki z analfabetyzmem i ciemnotą doprowadziła do jego powstania. To zapotrzebowanie pruskiego państwa na posłusznych, zdyscyplinowanych obywateli. To uwarunkowanie psychiczne do wykonywania rozkazów, a uczenie pracy w systemie niewolniczym i robienia wszystkiego na dzwonek.